i weź teraz 5 głębokich oddechów. Spokojnie, wdychając powietrze nosem, a wydychając ustami. I teraz zauważ przed sobą długi korytarz i po lewej i po prawej stronie drzwi w tym korytarzu. Pozwól sobie otworzyć któreś z tych drzwi. Niech Cię intuicja poprowadzi. I będąc w tym stanie relaksacji, możesz ze mną rozmawiać. I z każdym słowem jeszcze możesz pogłębiać ten stan. Podnieś coraz głębiej i głębiej. I głębiej. I jak otworzysz już któreś drzwi, powiedz mi, co widzisz, co czujesz. Jest salon i jestem w salonie, jest jakiś zjazd chyba rodzinny, bo widzę mnóstwo członków mojej rodziny. Są tacy nieżyjący dziadkowie. Co to za zjazd? Nie, wszyscy siedzą. Nic nie mówią. Nic nie mówią? Zapytaj ich. To chyba jest pogrzeb jakiś, bo widzę, że jakaś osoba leży jakby w trumnie, a wszyscy jakby są są skupieni wokół niej i stąd ta cisza. Kobieta, ale nie wiem. Znasz ją? Znałeś? Właśnie nie do końca widzę, kto to jest. Zejdź może mentalnie niżej, zobacz. Co to za osoba? To zdaje się jest, nie wiem dlaczego, widzę. Czuję bardziej, że to siostra mojej babci, którą ja tak słabo znałem. Jak się tam czujesz, będąc w tym gronie? Nie czuję się jakoś wyjątkowo. Znaczy inaczej niż zazwyczaj. Taki mam stan neutralny. Bardziej ciekawi mnie, skąd taka zaduma wśród reszty osób. Może chcesz z kimś porozmawiać? Najbardziej dziadek jakby zwraca moją uwagę. To podejdź do dziadka, zapytaj, może coś ci powie, przekaże. Bardzo jest skupiony, patrzy w jedną stronę, tak jakby, nie wiem, jakby był z kamienia. Nie wiem, nic kompletnie nie czuję. Nie reaguje w ogóle na ciebie? Kompletnie. Oni w ogóle, wszyscy ci ludzie są to jakby totalnie pozbawienie emocji i tacy właśnie jakby skamieniali.
No ale przecież na pewno jest im smutno w tym momencie, tak? Smutno, ale jak podchodzę bliżej do każdej z tych osób, to wtedy widzę tak, jak oni by się... Widzę w nich smutek, powiedzmy stojąc w rogu pokoju, patrząc na nich wszystkich, wtedy widzę, że są smutni. Mhm. Jak podchodzę na przykład do dziadka, czy do mojej mamy, czy do cioci, to wtedy oni się jakby zamieniają to jakby w kamień. To kamienieją. Mhm. To jakby nie mieli w ogóle żadnych emocji. Nie wiem, co to może znaczyć, nie mam pojęcia. Zapytaj się podświadomości, co to znaczy. Że byli takimi... Nie wiem, to jakby... Nie przeżyli życie tak, jak chcieli. Mm-hmm. Że przeżyli życie tak, jak ktoś ich nauczył. Byli po prostu takimi pionkami, dlatego może teraz skamienieli. Mm-hmm. Nie żyli swoim życiem. Czyli śmierć nas może czegoś nauczyć? Mam wrażenie właśnie, że w przypadku tych osób, które teraz widzę, nie bardzo. Mhm. Może teraz widzę właśnie na ich twarzach taką bezradność i takie... taką beznadzieję, że dalej będzie to samo. I widzę teraz taki kawałek w jednym miejscu przebija z tego przez ten pokój, przez sufit takie światło. Mhm. Zobacz, co to jest za światło. Mentalnie. Połącz się z tym światłem. Kto to jest? Co to za energia? Oni go nie widzą, tego światła. Ja je widzę, ona wpada przez rozpuszczone, przez osłabioną ścianę Matrixa wpada tutaj do naszego systemu, na Ziemię i na planetę, gdzie nasza Ziemia jest umiejscowiona w tej przestrzeni. Spróbuj teraz podążać za tym światłem, gdzie prowadzi. Wydostaje się jakby z pokoju, z ziemi, z tego przechodzę przez, przenikam przez ściankę granicy Matrixu. Mhm. Widzę nasz system, widzę inne systemy, płynę jakby, unoszę się wyżej i widzę cały jakby wszechświat. I płynę w stronę tego światła, które jest właśnie takim, pada z centralnego punktu we wszechświecie. Jedyne światło, które w całej tej ogromnej przestrzeni świeci, oświeca całą przestrzeń. Czy to światło to jest połączenie ze źródłem? To światło jest ze źródła, tak.
Zobacz, czy ta dusza, która właśnie, którą widziałeś, ta osoba to z rodziny, co zmarła, czy ona szła do tego światła? Nie. A gdzie ona szła? Nigdzie nie szła. Te osoby były zawieszone, jakby się zatrzymały w jednym miejscu. Ale ta zmarła osoba, co tam? Aha. Ta, co zmarła, co była w tej trumnie. Zobacz, gdzie ona poszła. Czy ona poszła w tym kierunku tego światła, czy gdzie indziej? Gdzie indziej. Sprawdź może, gdzie poszła. Niżej. Niżej, tak? Mhm. Tam są też poziomy? Mhm. Czy to są, inaczej mówiąc, egregory? Możesz zobaczyć? Nie widzę tego jako egregor. A jak to widzisz? Jako piętro. Okej. Okay. Ona po prostu weszła piętro wyżej. Unosi się tam dalej, jakby regeneruje się. Mhm. Czyli poziom świadomości zależy, gdzie się idzie? Do jakiego piętra? To ogólnie, ale można tak powiedzieć. Większość ludzi, to chyba stąd ta... chyba dlatego mi to tak się pokazało, jako osoby, które są jakby takimi posągami, że są przestawiane z miejsca w miejsce. Czyli po opuszczeniu tej planu materialnego na Ziemi są przestawiane piętro wyżej. Tam się jakby regenerują i są stawiane znowu niżej do kolejnego życia. Im bardziej człowiek tu na Ziemi przejmie programy otoczenia rodziny i żyje tymi programami, to w zasadzie może tylko wznieść się piętro wyżej. Dopiero świadomość, poszukiwanie właśnie, że jest coś ponad tym, poszerzenie świadomości powoduje, że może przejść jakby na to. Wyżej, tak? Tak, nazwijmy to jeszcze na wyższe piętro. Chociaż tam już to jakby nie są piętra. To tak mi teraz się pokazuje, że to tak jakby domek dla lalek był. Tak. I my jesteśmy na tym pierwszym, na parterze tego domku, tam spędzamy życie. I po śmierci jesteśmy zabierani jakby do... Ten posążek, ten ludzik jest przestawiany nad ten domek, nad atmosferę jakby. I później tam wraca. A później ponad tym już nie ma jakby pięter, są takie sfery bardziej jakby rozrzedzone, nie wiem. Czy to są wymiary? To co mówisz, czy to są wymiary? Albo gęstości. My jesteśmy w trójwymiarowej rzeczywistości. Nie pokazało mi się to jakby gęstości, ale możliwe, że to są gęstości. To są poziomy. Dla mnie widzę to jako poziomy. I dopiero i ten pierwszy poziom to pokazuje mi się właśnie jak domek taki dla lalek, gdzie mamy tam miejsce do życia tutaj w trójwymiarze. I po prostu mamy tam wszystko tak jakby było poukładane dla nas, zorganizowane tak, że może mamy zrobić to, tamto, przeżyć, związać się z tym, dostawiane nam są kolejne osoby,
wykreowane są czasem na sytuację, tak to widzę teraz. Wykreowane są sytuacje, ale kto kreuje te sytuacje? Teraz widzę, to nie widzę jakby istot czy osoby, która by to kreowała, tylko po prostu te rzeczy jakby się przestawiały. Przedmioty zmieniają miejsce, osoby zmieniają miejsce, kolejne osoby się pojawiają, niektóre odchodzą, ale nie widzę, kto jakby nad tym miał, na tym, w tym momencie nie widzę, kto by się tym zajmował. Czy religia nam pomaga wejść wyżej? No nie, religia to też jest elementem tego domku, jakby tylko jest kościół teraz na przykład jest obok tego domku i tam też są te pioneczki przestawiane, tak jakby to jest tak jakby porównać to mogę do gry w Simsy, nie wiem, że widać, że nie widzę, kto o tym porusza, ale to można tak porównać, że dostawione są pewne elementy do tego planu właśnie. Czyli religie tak naprawdę nie przybliżają nas do źródła? Nie, to też jest odgrywanie właśnie pewnych scen. To ma uzupełniać jakby nasze życie, wypełnić je czymś więcej niż tylko jedzeniem, pracą. To jest dodatkowe element, który daje nam jakby takie poczucie całości, ale zdecydowanie nie pozbywa nas tego nie daje nam świadomości. Religia nie daje świadomości, tak? Nie poszerza nam świadomości. A kto masz moc? Zobacz, czy kto zarządza religiami? Czy jest jakaś istota tam w Matrixie, która zarządza religiami? Czwarty poziom. Tam są jakieś łapska mi się pokazały, które trzymają i jakby sterują tym. Jakaś istota, duża istota, które czyli tam jest... sterują, tak jakby grały. O. Jak widzisz Simsy, jak grasz w Simsy, to jesteś osobą, która wysyła tego człowieczka do pracy, poznaje z inną osobą, i wysyła cię do toalety, do sklepu, gdziekolwiek, to na tym właśnie czwartym poziomie widzę tego gracza. A my jesteśmy, to jakbyśmy byli postaciami z gry, totalnie sterowane przez gracza. A kim jest ten gracz? Wejdź na ten poziom czwarty. I zobacz, co to za istota. To jakiś taki stwór przypominający ptaka. To jest jego kamuflaż. No właśnie, czuję tak, że widzę ptaka, ale nie czuję, że to jest ptak. Przekaż mu informację, że chcesz go zobaczyć, jak wygląda naprawdę. Smok. Teraz mi się
pokazał jako smok. Może ma jeszcze inne pomysły? Może się dzisiaj w każdej postaci pokazać? Wąż. O. Tak, zmienia się. Pięknie. Zmienia kształty cały zmienia czas. Zmienia kształty. Cały czas zmienia kształt. Użyj swojego światła. I przekaż mu informację, że chcesz go zobaczyć, tak wygląda. Potężny drako. Reptylianin? Tak. Na taką władzę, że może zarządzać? Tak, on steruje częścią właśnie Matrixa. Jest więcej takich. Jest więcej osób, co sterują? Są na pewnym właśnie poziomie. Poniżej też mają jakby swoich, nazwijmy, ludzi. Od takiej czarnej roboty. Zapytaj się tej istoty, jak się nazywa? Jakie ma imię? Bardzo jest jakby zajęta tym, niech w ogóle teraz przesta zwracać na mnie uwagę. Zajęta jest czym? Obsługiwaniem tej aparatury. Bo widzę tak, jakby siedziała za taką aparaturą i sterowała właśnie tutaj z tym systemem ziemskim. Czy coś do komputerów podobne? Bardziej taki panel sterowania. I ten panel, co powoduje, co on steruje na tym panelu, co on robi? Mnóstwo jest guzików jakby takich. Podejdź do niego bliżej, zobacz, co on robi. Co tam ma na tej aparaturze? Włącza scenariusze różne, w różnych miejscach. Różne scenariusze wtedy się jakby kreują, odtwarzają. Tu w trójwymiarowej rzeczywistości, tak? Ma władzę nad trójwymiarem i nad czwartym też? Nad Ziemią tylko? Nad wieloma planetami też. Też. Po prostu tam jest i wdraża pewne scenariusze. Czy ta istota, z którą tam jesteś, to jest ta, co nazywa się Bogiem? Nie? Niżej. Jest niżej. Jest niżej, tak? A może nazywa się Demiurg? Też nie? Czy na tym panelu, który widzisz, widzisz tam jakieś obrazy? Jest tam jakiś może obraz, który może się wyświetla? Są monitory powyżej tych konsoli. A tam będzie jakieś dane takie
symbole się pokazują, nie wyświetla się tam żaden film czy, nie wiem, obraz. Symbole, tak? Mm. A dlaczego symbole? Ma to związek coś z podświadomością, z umysłem podświadomym? To bardziej chyba jest potwierdzenie tego, że dany program się wykonuje, bardziej to chyba o to chodzi. Mówisz o programach, tak? Czyli programy mamy w podświadomości. Nie, to chodzi o to, że on, uruchamiając pewien program, pewien ciąg zdarzeń, tak, wpływa na naszą rzeczywistość i otrzymuje potwierdzenie na tym monitorze, że... Na świadomość zbiorową? Że coś się zadziało, prawda? Wtedy może korygować to, bo cały czas to dynamicznie jakby się zmienia. Są ludzie, którzy się temu jakby mogą nie poddać, ale na całość ludzkości to ma jakby wpływ. Jaki to ma wpływ na ludzkość? Na systemy na przykład polityczne, na wdrażanie różnego rodzaju ustaw, przepisów, kreowanie konfliktów, wzbudzanie jakby potrzeb w ludziach, kreowanie konfliktów takich na przykład w rodzinie, co później prowadzi właśnie do jakichś kłótni, rozstań albo przemocy. Takie rzeczy. Ktoś, kto nie jest świadomy, będzie uważał, że to jest jego, że taka sytuacja jest, musi być i nie potrafi sobie z tym radzić. Więc odtwarza jakby program, który, dzięki któremu czuje się jakby bezpiecznie. Czyli na przykład popada w narkomanię, alkohol, czy odchodzi od osoby, zostawia dzieci. Osoby świadome tego nie robią, wybierają własną drogę. A dzięki temu, że on, że te istoty podrzucają tak jakby nam dane sytuacje, czy podpowiadają nawet zdania do wypowiedzenia, powodują właśnie to, że osoby robią to, co te istoty chcą, żeby zrobiły. Czy właśnie tym istotom jest potrzebna nasza energia? Tak, to w konsekwencji właśnie o to chodzi. O wywołanie gniewu, strachu, głównie strachu, bo w konsekwencji do tego się to chyba tak, no na pewno do tego się to. Czy on się karmi tą energią? Po co on potrzebuje? Co on robi z tą energią? On nie karmi się. On dostaje jakby może część jakby tej uwagi, tych naszą uwagę istot tutaj na Ziemi. I nie tylko na Ziemi, ale ta energia jest później odprowadzana, zbierana i odprowadzana jeszcze wyżej. Wyżej, czyli gdzie? Piąty, szósty, siódmy poziom. To ulatuje tak wszystko ładnie zbierana, kierunkowana, skupiana i wyprowadzana. Na wyższe poziomy? W jedno miejsce. Po co ona jest wyprowadzana na wyższy poziom? Żeby trafiła do jednej głównej istoty. Do tej głównej istoty, tak? Mhm. Do tej, co ostatnio mówiliśmy, rozmawialiśmy, tak? Tak. Ten, który jest, tak? Tak. I jest taką ogromną, zajmuje mnóstwo części. Jest tak już napompowany tą energią, że zajmuje jedną trzecią całego wszechświata. Jest ogromną istotą składającą się tak naprawdę z naszej energii. My jakby tworzymy naszą energią po części właśnie jego. Mówisz o negatywnej energii teraz, tak?
o naszej energii. Czyli w ogóle o energii ludzkiej. O naszej energii właśnie strachu. My oddajemy, strachu. Tak, oddajemy mu tym część. Część siebie. I tak naprawdę to my w dużej mierze go tworzymy. Zbudowane jakby z naszej energii. Czyli ta istota co jest poniżej, pracuje dla tego, tak, co tak, dla istoty tak. Ten, który jest, tak? Mhm. Proszę Cię teraz, abyś mógł się skontaktować z tą istotą, ten, który jest. Mhm. Czy ta istota to jest właśnie to, co my tu nazywamy na Ziemi Bogiem? Tak. Pod różnymi postaciami i nazwami, czyli na przykład Jahwe. U nas jest Bogiem, nazywany Bogiem właśnie przez chrześcijan, przez muzułmanów i przez inne religie. Tu na Ziemi, na innych matrixach, na innych planetach. Jest znany jako inne bóstwo czy bóstwa. W zależności od potrzeb, w zależności od sytuacji ma po prostu różne postaci, ale jest tym fałszywym Bogiem wszystkiego. Ale nie jest źródłem. Mm-hmm. Jest fałszywym Bogiem. Ale Bogiem nie jest. Ta istota stwarza Matrixy, tak? Tak. Za pomocą swoich właśnie tych, nazwijmy ich, pomagierów. A w każdym Matrixie kto rządzi? Ma swoich ludzi. Tak, to jest hierarchia normalnie. Mm-hmm. Piramida, na której szczycie on stoi. Rozumiem. A my prawie na samym dnie. Mam jeszcze do Ciebie bardzo ważne pytanie. Zapytaj się, jak to się dzieje, że ma taką możliwość łapania właściwie naszej energii, ale duszy. Czy to jest też piramida, tak? Mówimy tutaj o duszach. Jak to dzisiaj dzieje, że dusze nie mają tej świadomości, że pozwalają na coś takiego? Bo myśmy byliśmy kiedyś na jakby jednym poziomie, na równi z nim. Z nim. I zdobywając pozwolenie od naszego Stwórcy, od źródła na własną kreację, oszukał nas, tak jakby zwiódł, że myśmy dobrowolnie pozbyli się pamięci. Ale część dusz jest syntetyczna, nie pochodzi od źródła. Nie pochodzi od źródła? Ale my ludzie jesteśmy ze źródła. Mhm. Czy wszystkie istoty na Ziemi pochodzą ze źródła? Mm-mm. Jak rozpoznać istotę, która pochodzi od źródła, a która nie pochodzi? Świeci. Świecimy. Mm-hmm. A niektóre osoby są tak jak te posągi, które widziałem na początku. Mm-hmm. Nie rozpoznasz ich tak wizualnie. Dopiero widząc ich energetykę, widzisz, że świecą. Albo są szarzy, tacy tak jakby pozbawieni energii. Takiej iskierki, która rozświetla całe takie energetyczne jakby ciało. Rozumiem. Powiedz mi jeszcze, czy istoty, które nas podłączają do różnych implantów,
do różnych właśnie tych rzeczy, do co jesteśmy do nich podłączani, nami manipulują. To jest jedna, to są istoty, które pracują dla tej istoty? Oni nawet chyba nie mają świadomości. Dla kogo pracują? Że mają świadomość, że nie mają świadomości, że pracują dla głównego szefa. Jestem, który jestem. Jest. Mm-hmm. To jest szatan po prostu. To jest jedno z jego imion. Szatan, czy Jehowa, czy ktokolwiek. Ci, którzy nas podłączają, widzą jakby może jeden, dwa poziomy wyżej tylko. Czyli oni nawet chyba, to też są jakby syntetyczne stwory, takie stwory sztuczne. Nie mogą się z nami równać. Oni pracują właśnie dla tych, między innymi dla tych reptilian, którzy też, niektóre z nich, niektóre jakby gatunki te wyżej postawione, też się pogubiły i też się jakby dało szukać, zwieść głównemu szefowi. Też tak naprawdę nie mają świadomości swojej mocy. Zostaliśmy wszyscy jakby oszukani i jakby kiedyś chciało się pochwalić z nami tymi swoim dziełem, bo myślał, że wszyscy zachwycimy się i pochwalimy jakby jego dzieło, że jest lepsze niż, piękniejsze niż dzieło, które nasz Stwórca, źródło stworzył. Ale to nie, myśmy byli zachwyceni, ale nie podzieliliśmy jego zdania. I to jest taki trochę jego jakby odwet. Tak jakby wtedy ego się chyba powstało, że jego ego poczuło się urażone i stworzył taki plan i każdego z nas znalazł sposób, żebyśmy między innymi daliśmy się pozbawić pamięci tym, kim jesteśmy. I dlatego tutaj żyjemy i nie pamiętamy tylu rzeczy. Ale jak umieramy, to jest nam przywracana pamięć? Tylko pamięć do poziomu, do pewnego poziomu. Pamiętamy tylko nasze poprzednie wcielenia. Możemy je analizować. Tylko tyle? Pokazywane jest nam, że jestem jaki, który jestem. Jestem Bogiem. Dają nam złudne uczucie miłości. Dają nam możliwość dalszego rozwijania się w kolejnym życiu, w kolejnym ciele. I to dalej jest to oszustwo, że możemy się rozwijać dalej, schodzić na dół w świat fizyczny, a tak naprawdę dalej cierpimy, dalej się boimy, dalej produkujemy, czy oddajemy swoją energię. A powiedz mi, nie jest tak, że czym więcej wcieleń tak naprawdę, to dusza zapomina, skąd pochodzi? Bo czym więcej cierpienia, to dusza zapomina, że pochodzi ze źródła. My po prostu nie jest tak. My po prostu nie pamiętamy, ale wtedy, kiedy nas zwiódł i pozbawił, my sami tak naprawdę pozbawiliśmy się poprzez pewną manipulację pamięci, to jej dalej nie odzyskaliśmy. Ale teraz dla mnie ma sens to, co na początku widziałem, to światełko, które przenika te wszystkie światy i ono nam ma dać taki impuls, że coś jest nie tak, że jest coś więcej i ten nasz Matrix
Dlatego się pomału zaczyna rozpuszczać, bo coraz więcej ludzi widzi to światło. Coraz więcej ludzi przypomina sobie, jak było naprawdę. I dlatego mamy możliwość rozwalenia, tak bezkrwawo rozwalenia tego Matrixa, rozpuszczenia i powrotu. I wyjście z tego, przypomnienie sobie i stanięcie na równi z nim i powiedzenie mu dość tego, że nie ma już nad nami władzy. Okej. Powiedz mi, jak nie dać się zwieść po śmierci fałszywym światłem? Ja widzę tych właśnie członków mojej rodziny teraz. Mhm. Oni tak jakby nie są prawdziwi. Mhm. To tak jakby była projekcja, że dają nam takie złudne, takie fałszywą miłość, fałszywe taką informację, że to jest twój dom. To nie możemy wierzyć. Nie możemy znowu uwierzyć w to, że wróciliśmy do domu, bo to tylko wyszliśmy z ciała i zostajemy jakby zatrzymani na tym poziomie. To co zrobić, żeby wyjść na wyższy poziom? Zostawić to. Nie wierzyć, że to jest nasza prawdziwa rodzina, bo to jest tylko... Jak wyczuć prawdziwą rodzinę? Skąd pochodzimy? Nie umiem tego wytłumaczyć. Ja to widzę i czuję, ale nie umiem tego wytłumaczyć ci. Chodzi o energię wysokie? Mają inną energię? Mają inną... No tak, energię... To są takie istoty... Niby serdeczne, ale czegoś w nich brakuje. Jak patrzę na całość istot na Ziemi, widać całą Ziemię na przykład teraz, to istoty te prawdziwe istoty, dzieci Boga, mamy... Przefantastycznie świecimy. Mhm. Osoby, które mnie teraz jakby witają, zapraszają mnie, cieszą się niby z tego, że wróciłem do domu. Są takie szare, nieprawdziwe. I temu się nie możemy dać nabrać. Musimy je zostawić. Czyli tak naprawdę jak umieramy, to świecimy własnym światłem? Tak, tak, tak. Jesteśmy pięknymi istotami właśnie, świecącymi przepięknym światłem, a teraz widzę, jak to wszystko jest sztuczne, nieprawdziwe, to co zostajemy po śmierci i nie rozumiem dlaczego tam zostajemy i dajemy się znowu otumanić i wracamy znowu do tego systemu cierpienia. Czy źródło nam może pomóc? Źródło nam pomaga, emituje nam światło, wysyła do nas energię, która jest blokowana, ale tak jak mówię, coraz więcej tej energii dochodzi do nas. Jak jest blokowana ta energia ze źródła? No właśnie te wszystkie matriksy są założone z taka czapa, taka w tym balonie, nazwijmy to, tak jakby on był wysmułowany od góry. Ta powierzchnia Matrixa, te ścianki Matrixa, granice Matrixa są bardzo ciemne. Mhm. Energia źródła drenuje to jakby i delikatnie rozpuszcza od zewnątrz. A im większa nasza świadomość, tym nasza moc rozpuszcza to od wewnątrz. Mhm. I im bardziej ścianki są rozpuszczone, im bardziej ta mazista, taka kleista substancja, która nas od stwórcy, od źródła odseparowuje, jest mniejsza, tym więcej informacji, więcej energii, więcej miłości źródła trafia do nas i wtedy właśnie mamy szansę dany matrix rozpuścić.
a później powstaje nowy i kto nieświadomy trafia do nowego, a my mamy szansę wrócić do prawdziwego źródła. Czyli tak naprawdę naszym zadaniem jest rozszerzać świadomość tylko i wyłącznie. Być czułym, takim sensytywnym na to, co wpada tutaj do nas, na tą energię ze źródła. A tak, można to nazwać świadomością. I musimy teraz też, dochodzi do mnie informacja, żebyśmy byli ostrożni i wyczuleni na manipulacje, bo tego jest mnóstwo. Tej fałszywej energii, niby energii miłości, która nią nie jest. I łatwo się w tym zagubić i myśleć, że znaleźliśmy już siebie, a tak naprawdę jesteśmy w kolejnej ślepej uliczce. To jest manipulacja na wielu płaszczyznach. Czyli tak w modlitwie, jak i na ziemi, tak i w niebie. Jak i w niebie, tak i na ziemi, tak? No ale to niebo, no to nie jest to niebo, które... Tak. To jest właśnie kolejny poziom iluzji gdzieś tam, no, które nam pokazują i zatrzymują nas na pewnym poziomie, pokazując, że to już jest to niebo. Że to... A tak naprawdę to niebo jest pod tą kopułą czarną, smolistą. Dlatego my nie widzimy, że jest coś wyżej. Tutaj mam takie jeszcze pytanie, dosyć też bardzo ważne. Jak źródło rozumie sytuację na poszczególnych matriksach? Jeżeli zgodził się na stworzenie i w konsekwencji na cierpienie ogromnej ilości istot. Jak postrzega istoty złapane do matriksów? Nie postrzega jakby w sposób negatywny czy pozytywny. To są też nasze wybory. To poprzez to, że manipulowano nami i nasz, teraz nazwijmy go oprawca, który stworzył te matriksy, nas zwiódł. No ale to myśmy dali się złapać na jego obiecanki, nazwijmy to tak. Źródło nie ocenia i zwłaszcza, że wie, jak to się skończy, że skończy się to dobrze, że w końcu wszyscy zrozumiemy. Czyli skończy się dobrze, tak? Tak, wróci to do tego, skąd pochodzi, jak zostało stworzone, czyli będzie wszystko dalej w równowadze, tak jak na początku. Powiedz mi, czy istnieje takie coś jak Księga Akaszy? No jest jakaś taka, widzę, taka wirująca jakby energia, powierzchnia taka duża, gdzie można pewne rzeczy jakby dostać, otrzymać, tam, czerpać z tej energii informacje. I to jest informacje zapisywane energetycznie? Widzę to jako taką dużą energię. Czy tam jest nasza przeszłość i przyszłość, czy tylko przeszłość? Nie wiem. Widzę to tylko tak z jakby... No możesz tam wejść w tą energię? Pozwól sobie wejść głębiej, głębiej. Przenieś się mentalnie. Tam jest wszystko. To znaczy wszystko. No cała wiedza. Przeszłość. Ale wiedza tylko o Ziemi? Cała wiedza. Skąd pochodzi ta wiedza? Ze wszystkiego, co
Co się wydarzyło? Co się wydarzyło, tak. Co się wydarzy, to też? Nie wiem, czy mam... Nie ogarnię tego. To jest tak duże. Czy mogą niektóre osoby kontaktować się, mieć dojście do tej kroniki Akaszy i stamtąd czerpać wiedzę? Nie wiem, jak opisać, że z tej energii wychodzą czasem takie małe niteczki energetyczne w różne miejsca do różnych istot. To by jakby pokazywało mi, że tak, że niektóre osoby właśnie potrafią chyba to robić. Czyli tam jest zapisana cała wiedza, co się wydarzyło na różnych planetach, tak? Czy tylko tu na Ziemi? Dotyczy tylko Ziemi, czy innych planet, Matrixów, czy jak ty to widzisz? Wszystkich, ale też jakby są w, tak jakby zależy, jaki masz dostęp. Jak nauczysz się korzystać z tych informacji. Tam są nawet niektórzy nawet tworząc coś dostają informacje, jak to zrobić właśnie z tej księgi. Robią to chyba nieświadomie. A niektórzy chyba potrafią świadomie łączyć się z tą energią i czerpać informacje na potrzebny im temat. I podsumowując, to jest cała wiedza o wszystkim. O wszystkim? Ale nie każdy ma dostęp do całości, tak, ja to widzę. Praktycznie chyba nikt nie ma dostępu do całości tej wiedzy. Tylko do wybranych jakby fragmentów, na przykład o wiedzy o, na przykład o naszej cywilizacji, naszej Ziemi. I jak sobie wypracować dostęp do kronik Akaszy? Trzeba mieć jakieś specjalne zezwolenie? Wysoką świadomość? Nie umiem powiedzieć. Okej. Widzę po prostu tą energię, ale nie umiem w nią jakby wejść. I czerpać z tego. Jest, widzisz to energetycznie, że jest zamknięta? Czy jak widzę to? To jakby z zewnątrz. Taką... Nie wiem nawet jak to określić i tego kształt. Ale widzę to jakby z zewnątrz i widzę jakieś istoty, które właśnie takimi nitkami dostają te informacje, które potrzebują, ale ja nie umiem w to wejść i... Okay. A jakieś istoty pilnują tej wiedzy? Tej... Są tam jakieś, tak? Nie. Nie? Nie, nie widzę nic takiego. Czy do tej wiedzy ta księga Akaszy ma dostęp źródło? Czemu nie potrzebuje dostępu? Źródło też jest... To jest też częścią źródła, tak jak my. Tak jak wszystko jest częścią źródła. Okej. Rozłącz się teraz z tymi istotami. Z innymi wymiarami. Chociaż jeszcze nie całkiem zamykaj, bo chciałam teraz tu odkodować ci pewne rzeczy.
wejdź głębiej, głębiej. Skontaktuj się z umysłem nadświadomym. I chciałam Ci teraz przekazać pewne informacje, abyś w czasie tego, co będę mówić, powiedział mi, co się dzieje. Czy czujesz coś na przykład, czy odbierasz? Czy widzisz na przykład coś? Chciałabym, abyś na przykład wykasował sobie tu i teraz w tym głębokim transie, którym jesteś. Odciął, rozkodował i odwołał wszystkie umowy, które zawarłeś w poprzednich wcieleniach. I abyś usunął wszystkie implanty karmiczne, energetyczne i mentalne. I powiedz mi, co się dzieje. Czuję lekkość i... lekkość i... Nie, obojętność to nie będzie dobre słowo. Ale... jakby przestało dla mnie być ważne to... co mnie tutaj na ziemi spotkało i jakby... nie mam pretensji, nie mam żalu. Trochę jest mi to obojętne, ale to nie jest dobre słowo. Neutralny, tak? Tak, czuję się kompletnie wolny. Chyba może to jest dobre słowo, że kiedyś może postrzegałem wolność jako zupełnie coś innego, a to może jest... Słowo wolność? Wolność. I tak. Jestem właśnie w takim fajnym świecie, w takiej fajnej, takiej cudownej energii. Chciałabym także, abyś podświadomie, świadomie uwolnił i usunął wszystkie wzorce walki. Abyś odwołał wszystkie umowy, które powstały na wszystkich planach, na wszystkich ścieżkach czasoprzestrzeni, we wszystkich ciałach i gęstościach, niezależnie od Twojego stanu świadomości, pamięci czy niepamięci. Rozkoduj swoje i swojej duszy wszystkie negatywne intencje, lęki, strach, nawyki, potrzeby, misje, zobowiązania, kodowania, schematy karmiczne. Sieci iluzji, biedy, wyrzekania się pieniędzy. Ślubowania mistrzom, misje, doświadczenia cierpienia, chorób, ciała lub niskiej samooceny. Strachu przed innymi istotami, przed życiem. Wszystkich lęków, jakie gdzieś tam podświadomie masz. Rozwiąż także umowy z egregorem religijnym. Przywróć sobie pełną pamięć i moc. Unieważnij cały strach związany z przetrwaniem.
Unieważnij wszystkie umowy w każdej przestrzeni i czasie. Unieważnij wszystkie pożyczki, długi pieniężne i karmiczne. Z wszystkimi istotami, we wszystkich przestrzeniach czasowych i wymiarach. Zerwij wszystkie połączenia z istotami, które cię zniewoliły i podłączyły do wysysania twojej energii. Powiedz mi, co się dzieje. Czuję spokój. Ja czuję, żeby na planie energetycznym się coś działo, jak to czytałam. Coraz większy spokój. Jakby tak by... Tak puszczało jakieś... zależności, czy jakieś sytuacje, że wszystko przestało jakby mieć znaczenie. Stwórz wokół siebie silne pole energetyczne, mentalne i ochronne. Że jesteś wolną istotą połączoną ze źródłem, tu i teraz i na zawsze. Odzyskujesz własną moc i pamięć. Widzę teraz właśnie chyba, jak prawdziwie wyglądam. Jak wyglądasz? Nie da się tego powiedzieć. To przyjrzyj się sobie. Zapamiętaj to. Jesteśmy naprawdę pięknymi istotami kryształowymi, takimi. Moje dwójce siebie i obok też jakieś bratnie dusze. Czy nie wiem, moich braci, czy istoty inne. Niesamowita energia, bardzo jasne, takie, bo jesteśmy jest bardzo jasnymi postaciami, a na konturach z mojej sylwetki są takie przepiękne kryształy, jakby tak chyba to można nazwać. I każdy z tych kryształów to jest jakiś inny dar, jak tak chyba to, tak to czuję. I też po tym jakby możemy się rozpoznawać i czytać o sobie, czy widząc, jaką mamy moc, jaką ma moc inna istota. Ale naprawdę nie umiem opisać. To jest... Pobądź sobie tam, gdzie jesteś. Niech płynie informacja. Mą.
mądrość. Powiedz się, ile masz wcielin na ziemi tutaj? No to w ogóle nie jest istotne. Już nie jest ważne. A kiedyś było to ważne. Ja nawet już teraz zapomniałem przez chwilę o całych tych Matrixach. Wtedy już nic nie jest ważne, jak wracamy do samych siebie. Dokładnie. Jak wracamy do prawdziwego nas samych, do prawdziwego połączenia ze źródłem, skąd pochodzimy. Tego nie ma. I dlatego może źródło tym, nasz Stwórca się tym jakby no, rozumiem, dlaczego tego nie ocenia, ale to są właśnie teraz takie przebłyski, że w ułamku sekundy wiesz wszystko. Tak. I nie umiesz tego przekazać. Tak. I teraz mam takie przesłanie dla ludzi, którzy oglądają sesję. Sesja za sesją, próbując uzyskać informacje od innych ludzi, żeby tego nie robili, bo nie zrozumiecie tego. Dopóki sami nie odsuniecie umysłu, nie dotrzecie w miejsce, które teraz ja dotarłem. Bo chociażbym się starał i pisał teraz grube tomy, książki, to nie jestem w stanie opisać tego, co przed chwileczką w ułamku sekundy do mnie dotarło. Dokładnie. Zgadzam się z tobą całkowicie. I nie bójcie się, bo nie jesteśmy sami. Matrix to nie jest wszystko. Czyli tak to mówią, iluzja, tak? Czy to można nazwać iluzją? Ja nie chcę tam wracać już tam. Po prostu nie chcę nawet o tym mówić, bo to jest naprawdę nieistotne. My za dużo dajemy, siedzimy w głowie. Za dużo się nad tym zastanawiamy. A to powoduje, że dajemy uwagę temu wszystkiemu i wzmacniamy ten matrix, zamiast go rozpuszczać. Nie walczmy, wtedy on się rozpuści. Nie zasilajmy go. Nie dawajmy mu uwagi. I wtedy możemy się z tego wydostać. Właśnie wtedy. Ale to jest droga, ścieżka. Tak. Za dużo siedzimy w głowie, ludzie siedzą w głowach, tak naprawdę umyśle świadomym, bojąc się otworzyć drzwi do podświadomości. A nie wiedzą, ile tam jest skarbów, ile mądrości można uzyskać, pracując ze sobą. Chcesz być jeszcze w tym stanie?
zrozumiał, dlaczego niektóre istoty wcielają się, ale już świadomie wcielają się. Źródło jest neutralne, ale istoty spoza Matrixów, które nam też pomagają. Mogę wracać. Ty zabierasz ze sobą wszystko, co tutaj zrobiłeś? Świadomie, podświadomie, całą pracę. Zrywasz wszystkie połączenia z istotami, z bytami. Dajesz sobie mocną energię. Silne połączenie ze źródłem. Ochronę. Świadomość wysoko. I powolutku, we własnym tempie, wracasz do trójwymiarowej rzeczywistości. Budząc się pełen energii, radości wewnętrznej, poczucia szczęścia. Poczucia własnej wielkości i mądrości. To wszystko zabierasz ze sobą.